tygodniu miałem taką pokusę, żeby kupić DJI FPV, cały zestaw, bo widziałem za 3999. Pomimo, że ten Nazgul już jest mocno wyeksploatowany, poklejony taśmą, lekko poprzecierane, silniki, GoPro jest całe rozwalone, to po prostu doznania są tak kosmiczne, że DJI FPV musiałoby być na mocnym koksie, żeby dało tego typu kopa. Jedyne co znajduję w tamtym systemie dobrego, to jest fakt, że mógłbym praktycznie bez konsekwencji latać nad wodą i to by mi bardzo odpowiadało. Natomiast tutaj jest po prostu kosmos, jeżeli chodzi o to, co ten dron wyprawia i jak nim można świetnie polatać. Odważnie, trochę spokojnie, no i parę minut było naprawdę niezłego cruisingu z elementami akro, całkiem nieźle. Idę trochę dalej. Tu mamy kładę, na tą stronę przepaść i na tą też. Wrażenie jest niesamowite. Ja mam cały czas lęk wysokości. Chociaż dawno nie miałem takiego uczucia i byłem w wysokich górach. Ale na Mont Blanc przecież wyszedłem. A tutaj mam mega lęk wysokości. Uczucie, że spadnę za chwilę. Fakt, że jestem mocno nachylony na tamtą stronę i na to. Ale jest totalny czad. Muszę zmienić trochę miejscówkę i pójdę leciutko dalej i będę na powierzchni już ziemi, bo jest za wysoko. Trzeba powiedzieć, że te szkła korekcyjne spisały się naprawdę ok. Brandowane przez DJI dały radę. Mogłem spokojnie latać bez okularów. Minus dwójki, a mamy okulary minus trzy. Słuchajcie, to chyba jedne z najlepszych lotów, jakie ostatnio zaliczyłem, pomimo, że nie było tutaj elementów akrobacyjnych, może ze 2-3, ale Ridge Cruising był po prostu obłędny. Ta gra jest tutaj dość długa, ma może z kilometr. Naprawdę się dobrze latało. To, co tutaj jest niesamowite podczas lotów pięciocalowym kładem właśnie FPV, to fakt, że samemu decydujesz o każdym manewrze. Tutaj dosłownie ułamek milimetra i ułamek sekundy i ten lot przybiera zupełnie inny charakter. I stąd jest to synonim niesamowitej wolności i pełnej decyzyjności. Tylko od kunsztu i od ćwiczeń, wyćwiczenia, stopnia wyćwiczenia danego pilota zależy, jak ten lot wygląda. Tutaj nie ma żadnej automatyki praktycznie.
wystarczyło akumulatora. Wcale nie trzeba latać szybko, czy bardzo akrobacyjnie, żeby mieć kupę wrażeń. A najlepsze było to, jak miałem lęk wysokości, miałem wrażenie, że spadnę z tej skały i to tak, że wręcz to wrażenie było bardzo mocne. Pozdrawiam Was z tej kolejnej przygody. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego i do zobaczenia wkrótce. Cześć, pa! Thank you.